18 października o godzinie 11 w Galerii Książki w Oświęcimiu po raz 20 zorganizowano uroczystą galę stanowiącą podsumowanie ogólnopolskiego konkursu dla polskich autorów książki dziecięcej. Ogólnopolska Nagroda Literacka imieniem Kornela Makuszyńskiego przyznawana jest od 20 lat. Od 2004 roku konkurs organizowany jest przez Oświęcimską Miejską Bibliotekę Publiczną. Konkursowi przewodzi jury z profesor Joanną Papuzińską jako przewodniczący. W 2013 roku do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej zgłoszono 57 tytułów książkowych. Wygrała książka Marcina Pałasza Sposób na elfa. Historia relacji ojca, syna i adoptowanego ze schroniska dla zwierząt psa o wdzięcznym imieniu elf. W głównym holu Galerii Książki tłumnie stawiły się dzieci wraz z opiekunami szkolnymi, ale także władze miasta, przedstawiciele zaprzyjaźnionych bibliotek i wydawnictw. Imprezie patronowały władze samorządowe, ale także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzeniu towarzyszyły występy Teatrzyku Dziecięcego, prezentacje multimedialne z wyróżnionymi i nominowanymi książkami. Uroczystą galę zakończyły bezpośrednie rozmowy autorów i wydawców z zebraną publicznością. Rozdawano autografy na wyróżnionych książkach. Ogólnopolska Nagroda Literacka imieniem Kornela Makuszyńskiego to bodaj najważniejsze w Polsce wydarzenie w kalendarium imprez konkursowych związanych z literaturą dziecięcą. Od chwili powstania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu gala uzyska dodatkową niezwykłą oprawę, a miasto Oświęcim na atrakcyjnym wizerunku. W swojej ogólnopolskiej aktywności Galeria Książki ze swoimi pracownikami realizuje także inny, znany już projekt pod nazwą Aleja Pisarzy. Te dwa sztandarowe wydarzenia czynią Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu jedną z ważniejszych instytucji kulturalnych w skali całego kraju. A teraz w imieniu obecnej tutaj pani prezydent Mani Pędrak i swoim własnym bibliotekarzy całego miasta, zgromadzonych też przedstawicieli Rady Miasta, witam serdecznie. Szczególnie tych, którzy będą bohaterami, czyli pisarzy. Z imienia tych, którzy zostali nominowani, są z nami na sali. Będziemy mogli ich podziwiać i oklaskiwać jeszcze raz na scenie. Przedstawicieli wydawnictw, tych, którzy są uhonorowani nagrodami przez jury. Witam przedstawicieli jury konkursu. Gości, którzy przyjechali do nas z różnych stron kraju, od Wrocławia. Jest tu z nami pani profesor Jolanta Ługowska, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu z Rzeszowa, pani profesor. Alicja Niegebauer-Gołąb, bardzo serdecznie witam. Przedstawicieli zaprzyjaźnionych naszych bibliotek sąsiednich, z Biblioteki Śląskiej widzę pani dyrektor Magdalenę Skórę, bardzo serdecznie witam. Wszystkich zaprzyjaźnionych bibliotekarzy powiatu oświęcimskiego, was, droga młodzieży i opiekunów, przedstawicieli szkół, instytucji kultury, widzę też Oświęcimskiego Centrum Kultury, witam panią dyrektor Polenię Maj. Nie witam imiennie, jeszcze raz wrócę do naszych bohaterów dzisiejszej gali, to jest pisarzy. Ponieważ tu będziemy ich opiskiwać imiennie, każdego z osobna, również przedstawicieli wydawnictw i również pozostałych przedstawicieli jury, którzy będą gościć na tej scenie, będą prezentować owoce obrad i postanowienia jury tegorocznej nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego. Gdzie tylko odwrócę głowę, widzę kropki kolorowe, duże i całkiem malutkie, kolorowe, okrąglutkie. Też bym kilka takich chciał. Wszyscy by wołali wow, gdybym ja, słynny matołek, piłbym kropki miał tobołek. Halo, otwierajcie bramę, czy w tym mieście kropki dostanę? Wstawaj, bo spać nie wypada, kiedy kropek deszczyk pada.
Pomóżcie, bo czas ucieka. Nie widzieliście gdzieś Szreka? Tu go nie ma, ośle miły. Bajki ci się pomyliły. Biedny osioł ma sklerozę. Szukał Szreka, znalazł kozę. Wśród dorosłych i dzieci w tej niezwykłej krainie żyje skrzaci grobeczka, co w krainie tej słynie. Gdzie się tylko kropki rozdaje, a przyjezdnym turystom na pamiątkę je daje. Wcale kropek nie liczy, tylko sypie garściami. Nie wierzycie? Popatrzcie, zobaczycie to sami. Jestem skrzacik kropeczka, co krainę tę stworzył i we wszystkich jej miejscach wiele kropek położył. Słuchajmy, co na temat tych zajęć poświęconych książkom nagrodzonym w zeszłorocznej edycji Koziołka mają do powiedzenia sami ich uczestnicy. Uniwersytet Bibliotecznych Żaków odbywa się we wtorki i w czwartki i jest podzielony na dwa bloki tematyczne. We wtorki się bawimy z książką, a w czwartki mówimy o całym świecie. Na zajęciach uczymy się różnych rzeczy przez zabawę. Czwartki są fajne. Gramy na instrumentach, ale wtorki ciągle musimy czytać. Rozwiązujemy różne zadania. Odpowiadamy na różne pytania i zagadki. Na zajęciach jest bardzo fajnie, bo można się czegoś nauczyć i się bawiąc się. I jeszcze się można nauczyć czegoś o świecie lub o książkach. Szanowni Państwo, dla najaktywniejszych uczestników zajęć, wszystkich zajęć, jak co roku przygotowaliśmy niespodziankę. Zapraszamy na scenę dzieciaki z Rozwesołka, plastyków, którzy tworzyli naszą wystawę, oraz najlepszych żaków. A o wręczenie nagród poprosimy panią Barbarę Michałowską, panią Anetę Sanak oraz dyrektora biblioteki pana Leszka Palusa. Dzieciaków jest mnóstwo, więc może trochę to potrwać, ale muszą Państwo wiedzieć, że co roku organizacja Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego przyciąga do biblioteki, przyciąga na zajęcia właśnie taką ogromną ilość dzieciaków. W tym roku były to zajęcia, te organizowane na Uniwersytecie Bibliotecznym Żaków, zajęcia organizowane dwa razy w tygodniu. Zajęcia poświęcone literaturze oraz zajęcia popularno-naukowe. W każdym z miesięcy, od marca do października, zajmowaliśmy się jedną z książek wyróżnionych, nagrodzonych oraz nominowanych w edycji ubiegłorocznej. Nagroda Literacka imienia Kornela Makuszyńskiego została ustanowiona w roku 1994. Jej organizatorem i pomysłodawcą była Fundacja Książka dla Dziecka oraz redakcja Gullivera, czasopisma o książce dla dziecka. Od 2004 roku rolę organizatora nagrody przejęła Miejska Biblioteka Publiczna imienia Łukasza Górnickiego i jej filia dla dzieci i młodzieży. Dziś już po raz trzeci na wręczeniu nagrody spotykamy się w Galerii Książki. Nagroda Literacka imienia Kornela Makuszyńskiego jest przyznawana co roku żyjącemu polskiemu autorowi za książkę dla dzieci młodszych, kontynuującą tradycję literackie patrona, opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną jej edycję. Książki mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy, biblioteki i inne zainteresowane instytucje. O przyznaniu nagrody decyduje powoływany przez organizatora i redakcję Gullivera jury. Utwory patrona nagrody, Kornela Makuszyńskiego, są dziełami o nieprzemijających walorach dydaktycznych, ponadczasowych wątkach i motywach rodzinnych. To sprawia, że kolejne pokolenia Polaków wychowują się na jego powieściach, zawsze pełnych słońca, dobroci i miłości. Przyznając Nagrodę Literacką imienia Kornela Makuszyńskiego, chcemy promować dobre i wartościowe książki dla dzieci. Takie, które trafiają do wrażliwości młodego czytelnika, zaspokajają jego ciekawość świata.
Nagradzane i nominowane książki poruszają sprawy zabawne, ale także trudne. Sprawiają, że czytelnik wraca do nich wielokrotnie, wciąż odkrywając coś nowego. Współczesny młody człowiek odnajduje w nich te same wartości, które poruszały młodzież czasów Kornela Makuszyńskiego. Dobro, miłość, przyjaźń oraz otwartość na drugiego człowieka i życzliwość. Jury do 20. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej nominowane zostały następujące tytuły. Wanda Chotomska, Miotła i Ptak, wydawnictwo Mila. Brawa. Książka pani Anny Janko, Maciupek i Maleńtas, Niezwykłe przygody w brzuchu mamy, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Brawa. Książka pani Ewy Marii Letki, Król i Mgła, wydawnictwo Bajka. Pisklak Zuzanny Orlińskiej, wydawnictwo Akapit Press. Sposób na elfa pana Marcina Pałasza, wydawnictwo Skrzat. Oraz książka Zosia z ulicy Kociej, pani Agnieszki Tyszki, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Proszę Państwa, poznaliśmy już wszystkich nominowanych. Możemy więc przejść do najważniejszej części dzisiejszego dnia, wręczania nagród. O wręczenie pierwszego wyróżnienia poprosimy panią dr Małgorzatę Chrobak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członka jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej. Szanowni Państwo, mam zaszczyt ogłosić, że wyróżnienie w 20. edycji Ogólnopolskiej Nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego za subtelne i poetyckie spojrzenie na fascynującą tajemnicę narodzin otrzymuje pani Anna Janko. Za książkę Maciupek i Maleńtas, czyli Niezwykłe przygody w brzuchu mamy, wydaną przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Szanowni Państwo, ponieważ pani Anna Janko nie mogła do nas przybyć, po odbiór wyróżnienia dla autorki oraz dyplomu dla wydawnictwa zapraszamy na scenę przedstawiciela wydawnictwa Nasza Księgarnia. Bonjour, ladies and gentlemen, good morning. Szanowni Państwo, mam zaszczyt ogłosić, że wyróżnienie 20. edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej za zdolność do malowania piórem niezwykłych malarskich pejzaży, umiejętne posługiwanie się symboliką literacką, twórcze nawiązanie do klasyki gatunku, wakacyjnej przygody, otrzymuje pani Zuzanna Orlińska za książkę Pisklak. Zapraszamy na scenę autorkę panią Zuzannę Orlińską oraz przedstawiciela wydawnictwa Akapit Press. Wydawnictwa Akapit Press, tak. Gratulacje, oklaski. Proszę Państwa, przy okazji 15-lecia nagrody 5 lat temu, w roku 2008, Joanna Poguzińska otrzymała bardzo specjalne wyróżnienie, będące hołdem dla całokształtu jej twórczości, czyli Super Koziołka. Niezmiernie miło nam ogłosić, że Super Koziołek zostanie przyznany również w tym roku. O jego wręczenie poprosimy panią wiceprezydent Oświęcimia, Marię Pędrak.
ogłosić laureata Super Koziołka. Mam zaszczyt ogłosić, że w uznaniu całego dorobku pisarskiego i kulturotwórczego, a w szczególności za zgłoszony do konkursu utwór Miotła i Ptak, piękną baśń andersenowską, pochwałę radości życia, wierności w przyjaźni i wytrwałego dążenia do celów, wzbogaconą znakomitymi poetyckimi tekstami piosenek, opublikowaną przez wydawnictwo Mila, jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej zdecydowało o przyznaniu nagrody specjalnej Super Koziołka dla... Wandy Chotomskiej. Moment, na który wszyscy niecierpliwie czekamy. O wręczenie 20. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego prosimy pana Leszka Palusa, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. Witam ponownie. Otwieram kopertę. Mam zaszczyt ogłosić, że decyzją jury 20. Ogólnopolską Nagrodę Literacką imienia Kornela Makuszyńskiego za wzruszającą, pełną ciepła, humoru opowieść o trójprzyjaźni ojca, syna i przygarniętego ze schroniska psa, zwracającą uwagę pomysłowo prowadzoną narracją, pozwalającą czytelnikowi śledzić zdarzenia z kilku perspektyw, wartką fabułą i zabawnymi scenami, otrzymuje Marcin Pałasz. Za książkę Sposób na elfa, opublikowany przez wydawnictwo Skrzat. Pan Marcin Pałasz jest już z nami na scenie. Zapraszamy na scenę również panią Sylwię Chojecką, przedstawiciela wydawnictwa Skrzat. Pan Marcin Pałasz na pewno chce nam coś powiedzieć. Obiecuję, że będę mówił bardzo dobrze, bo bardzo krótko. Więc na wstępie chciałem przeprosić za brak krawata, ale miałem do wyboru na swoim sercu umieścić albo krawat, albo kogoś, kto jest dla mnie w tej chwili jedną z najważniejszych osób na świecie, czyli mojego ukochanego przyjaciela elfa. Dla niewtajemniczonych elf jest, niektórzy powiedzą, tylko psem. Ja powiem aż psem. On jest przyjacielem. On jest członkiem rodziny. Gdyby nie on, nie trzymałbym w tej chwili najprawdopodobniej w dłoniach tej wspaniałej statuetki. Nagroda jest ważna dla mnie z dwóch względów. Oczywiście raz jako dla autora. To jest olbrzymia satysfakcja. Ale dwa, że jest to akurat nagroda za książkę, która jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ jest bardzo osobista. I jest o moim najlepszym przyjacielu. O czymś niesamowitym, o czym się przekonałem dopiero wtedy, kiedy ten psiak biedny, zastraszony trafił do mnie ze schroniska podwarszawskiego. Książka jest ważna też dlatego, że uczy tych najmłodszych empatii, wrażliwości na potrzeby, niestety często na krzywdę tych naszych mniejszych braci, których przecież my, ludzie, oswoiliśmy, a teraz często ich porzucamy. Ci młodzi ludzie będą za kilkanaście lat zasiadali w różnych radach, samorządach, może jeszcze wyżej. I przypomną może sobie kiedyś właśnie tę książeczkę, ten sposób na elfa i w odpowiedzi na podanie ze schroniska o dotację może właśnie przystawią pieczątkę. Zatwierdzam. Pięknie Sylwii Chojeckiej, która jest redaktorką moich książek i dzięki nim uniknąłem pewnie paru wpadek. Wykonała paru świetnych roboty.
jednocześnie zapraszam na scenę wspaniałą osobę, Gabrysię Niedzielską, naszego anioła stróża, opiekuna, bez której ta książka pewnie też by nie powstała, a przynajmniej nie tak szybko, bo to ona mnie mobilizowała, ona mnie wspierała duchowo, mimo że na odległość, jest cudowną, wspaniałą osobą i bez niej tej książki również nie byłoby w takim kształcie, w jakim ona jest. Gabrysiu, dziękuję Ci. Pozwolicie Państwo, że pogratuluję Marcinowi, ale zdradzę sekret tej torby. To jest prezent dla elfa. Te małe i duże, nie pręcowo czysta z okazji.